Rozwiniemy sobie teraz w szereg Fouriera taką funkcję f od t, która opisuje nam ciąg prostokątny. Czyli mamy tutaj takiego prostokąta, czy taki prostokąt, na przedziale od 0 do a ma wartość 1, a później od a do 2a ma wartość 0. Tak, Czyli tutaj jest po prostu 0. No i funkcja okresowa no to jest taka funkcja, jak wiemy już, gdzie wartość f od t. Wynosi tyle samo, co wartość f od t plus t duże. Gdzie t duże to jest nasz okres. No i dla nas tutaj, w tym przykładzie, okres będzie wynosił 2a. No bo co 2a powtarza się to samo. Czyli okres wynosi 2a, i żeby rozwinąć funkcję w szereg Fouriera, to znaczy chcemy, żeby zapisać funkcję f od t w takiej postaci, Gdzie, czyli musimy znaleźć współczynniki a0, AN oraz BN. Najprościej znaleźć nam będzie współczynnik A0, więc od tego zaczniemy. A0 równa się 2 na T i całka od minus T drugich do T drugich, F od T DT. Więc od razu wstawiamy wartości, T duże wiemy, że to jest 2A, tak sobie zapisaliśmy. No to jeśli te duże to jest 2A, to te drugich to będzie po prostu A. Czyli od minus A do A. F od t dt. No to tutaj dwójki już możemy sobie skrócić. Czyli mamy 1 na A. I teraz jak widzimy na wykresie, od minus A do 0 mamy wartość 0. Czyli nie musimy z tego liczyć całki. Powiemy, że wyjdzie 0. Więc tak naprawdę liczymy całkę od 0 do A. No i od 0 do A mamy stałą wartość, czyli 1. 1 razy dt. Dobra. To już możemy przejść do nowego wiersza. I mamy tak 1 e, na A. No i całka z 1 to w naszym przypadku będzie po prostu t. Granicę od 0 do A, czyli 1 na A. I tutaj w nawiasach najpierw wstawiamy to, co jest na górze, czyli podstawiamy za te A minus to, co jest na dole, czyli minus 0. Wychodzi nam A0 równe 1. Tyle jeśli chodzi o A0. To teraz policzmy sobie te jakieś pozostałości. To sobie usuniemy. Yy, I policzymy sobie AN. AN zaczyna się tak samo, czyli 2 na T od minus t 2 do t drugich f od t ale jeszcze mamy teraz kosinusa kosinus n omega t dt czyli jedna nie jedna druga tylko jeden na a tak jak sobie policzyliśmy poprzednio i całka też liczymy w granicach od 0 do a no bo od minus a do 0 mamy 0 i z f od t wstawiamy 1, czy już nie będę tego zapisywał, po prostu cosinus n omega t dt. Całka z cosinusa to, jak pewnie wiemy, jest po prostu sinus. Czyli sinus n omega t, ale to nie jest po prostu całka z kosinusa, ponieważ jeszcze tą zmienną całkowania t mnożymy przez pewien współczynnik alfa. Tak więc jak robimy całkę z cosinus alfa x po dx to wychodzi nam sinus alfa x razy odwrotność tego alfa. No i w naszym przypadku y, tym alfa to jest n omega. Czyli jeszcze tutaj musimy razy 1 na n omega, czyli podzielić na n omega i w granicach od 0 do a. Tak więc to się równa 1 na an omega i tutaj w nawiasie takim kwadratowym sinus n omega zostaje a za t wstawiam a minus sinus 0 no sinus 0 wiemy, że jest 0 więc z tym nie będzie problemu natomiast jak sobie poradzić z sinusem n omega a no jest taka zależność między omega a t czyli między omega a okresem, między częstością okresem, że to jest 2pi przez t. No to jak t wychodziło 2a, no to omega wychodzi pi na a. Czyli tak naprawdę mamy tutaj 1 na a n pi na a i a nam się ładnie skraca i sinus n omega a to będzie sinus n pi na a i tutaj też się ładnie skraca więc pozostaje kwestia ile wynosi sinus NP no sinus NP dla N całkowitego wynosi 0 więc e, tyle liczenia żeby w końcu stwierdzić że AN wynosi 0 no to jak się będzie miała sprawa z naszym ostatnim współczynnikiem BN znowu 2 na T i znowu całka od minus T drugich do T drugich Zjedźmy sobie jeszcze trochę niżej, żeby to było czytelniejsze F od T i teraz zamiast cosinusa mamy sinusa N omega T DT. Tak to jest. E, to jest do tego sinusa. No i pamiętamy, że to jest 1 na A, od 0 do A. F od T znowu jest 1, więc. Jak wcześniej robiliśmy sobie całkę z kosinusa, no to teraz robimy analogiczną całkę sinusa n omega t. Co otrzymujemy? Jeśli całką z kosinusa był sinus, no to całką z sinusa jest kosinus, ale z minusem. Więc tego minusa jeszcze sobie musimy wyrzucić. Minus 1 na a. I tak. Sinus. No właśnie, nie sinus, tylko. 1 na n omega cosinus n omega t od 0 do a Czyli mamy minus -1 na an omega y, i mamy cosinus n omega a minus cosinus 0 Cosinus 0 ma wartość 1. Natomiast ile będzie miał cosinus n omega a? No to też nam się przyda wartość omegi, żeby to stwierdzić. Więc wstawiam od razu tutaj. Jak pamiętamy, a się skrócą, więc już nie będę tego zapisywał drugi raz. Czyli mamy 1 na np z minusem. Cosinus np minus 1. Ile wynosi cosinus NP? No to to zależy od tego, czy N jest parzyste, czy nieparzyste. Dla N nieparzystego, będziemy mieli tutaj wartość minus 1. Czyli wartość całego nawiasu będzie wynosiła minus 2. Dla N nieparzystego, a dla N parzystego. Cosinus N będzie wynosił 1, czyli 1 minus 1 da nam 0. Dla n parzystego. Czyli niezerową wartość, jaką otrzymamy z tego będzie dla n nieparzystego i będzie tak minus 2 razy minus 1, czyli 2, n pi. No to mamy już wszystko, mamy BN, mamy AN i A0 ładnie. Więc wstawiamy do naszego pięknego wzoru. Bo to mieliśmy zrobić rozwinąć szereg Fouriera, czyli zapisać w takiej postaci F od t i na początku mieliśmy a0 na 2, tak? Pierwsza część to jest na dwa, a0 na 2, a0 wyszło 1, więc my zapisujemy 1/2. I potem był ten cały szereg, ta cała suma aż do nieskończoności od jedynki i pierwsza część była z kosinusem, czyli pierwsza część była z AN razy cosinus, a druga z BN e, razy sinus, tak, no i AN wyszedł nam 0 niestety, albo niestety, więc to jest po prostu 0, a BN wyszedł nam 2N 2 na NP sinus N omega T ale tylko dla nów nieparzystych, czyli tam dla n nieparzystego. To, 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 to. No to w zasadzie tyle. Jeszcze moglibyśmy sobie tam podstawić kilka pierwszych wyrazów tej sumy. Natomiast już chyba nie będę tego robił. I jak widać, rozwijanie funkcji w szereg trygonometryczny Fourier'a jest bardzo schematyczne.